Cześć, z tej strony Shop Doktor. Temat dzisiejszego odcinka to psychologia koloru w Twojej kuchni. Zastanów się, jak długo czasu spędzasz w takim pomieszczeniu. Czy tutaj gotujesz, czy tylko, nie wiem, robisz sobie kawę, ewentualnie drinka, czy podgrzewasz jakieś proste dania. Jeżeli spędzasz więcej czasu, to przemyśl, jaki masz charakter, z kim mieszkasz. Jeżeli na przykład jesteś singlem, który jest spokojny, wytonowany, wyciszony, to potrzebujesz kolorów bardziej zdecydowanych. Ale jeżeli jesteście na przykład parą dynamiczną, energiczną, wszędzie was pełno, mnóstwo się dzieje, to okaże się, że to właśnie wy potrzebujecie kolorów do kuchni. Spokojnych, jasnych, takich jak tutaj ta biel, czy chociażby zieleń w dodatkach. Dlaczego? Kolor zielony uspokaja, wycisza, powoduje, że nasz organizm nieco się tonuje. Dlaczego? Ponieważ fizjologicznie kolor wpływa na nasz organizm i wpływa na to, jak się zachowujemy. Oczywiście pamiętaj też o tym, aby popatrzeć, jakie są trendy i te rzeczy, które lubisz, bo każdy z nas ma inny gust. Jedni z nas będą lubili na przykład trochę więcej natury, inni będą z nas chcieli rzeczy bardziej nowoczesne. Też zastanów się, które surowce lubisz w swojej kuchni. Przez surowce rozumiem drewno, szkło, laminat, coś, co ty czujesz, dlatego że to ma być twoje miejsce i twoja przestrzeń. Ważne jest to, aby to pomieszczenie na ciebie jak najlepiej oddziaływało. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!